Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Pryzmat. Dzisiaj to ja, Monika Janusz, będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa kocioł kulturalny. Jest ze mną także mój gość, aktor Paweł Kumięga, polski aktor teatralny i filmowy, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną tutaj, u nas, w Krakowie. Pracował jakiś czas w Teatrze imienia Stanisława Żeromskiego w Kielcach, a od 2007 roku związany jest, no właśnie, z Krakowskim Teatrem Ludowym. Panie Pawle, gra Pan w Teatrze Ludowym w Krakowie. To bardziej przypadek, czy świadomy wybór? Chyba bym powiedział, że już nie bardzo pamiętam nawet. Znaczy nie żaden przypadek. Ja kiedyś, pracowałem 2 sezony w Kielcach i jakoś mnie do tego Krakowa ciągnęło, a żeby tak trochę żartem powiedzieć, to pamiętam jednego z moich profesorów na PWST wtedy jeszcze, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, dzisiaj AST, który powiedział mi, że słuchajcie, w tym zawodzie trzeba zawsze pracować w mieście z tramwajami. Ale to jest prawda, tak, to jest niezwykła prawda, rzeczywiście. Oczywiście w tym zawodzie, zwłaszcza teatralnym, znaczy może filmowym jeszcze bardziej, ale w zasadzie to nie, to w filmowym to trzeba w stolicy mieszkać, natomiast teatralnie, żeby jakoś tak pozostać w pewnym prądzie, no to należy pracować w mieście z tramwajami. Zupełnie poważnie, to ja po prostu chciałem i od początku myślałem o tym, żeby wrócić do Krakowa. Tak się stało, że dzisiaj nieżyjący już Piotr Szczerski jeszcze na studiach zaprosił mnie do Kielc i ja tam jakoś z radością wyjechałem. Ograłem się tam bardzo dużo i po 2 sezonach zresztą złożyłem tutaj CV do teatru i nagle po prostu pan dyrektor Strama do mnie zadzwonił, więc to była zupełnie świadoma decyzja. Oczywiście z tego skorzystałem natychmiast i tak się to zaczęło. Pamiętam, to była pierwsza premiera, to były Walentynki Iwana Wyrypajewa, reżyserii Pawła Szumca. No tak, no ale może jest coś takiego, co wyróżnia Teatr Ludowy na tle innych krakowskich teatrów. Dlaczego akurat tam? Bo po pierwsze jest ludowy. Jest wyjątkowy pod tym względem na skalę całej Polski, prawda? Dlatego choćby, że się tak nazywa, no. Poza tym wiadomo, że jest pierwszym teatrem na ziemi nowochódzkiej. To też ma jakąś swoją specyfikę. Jeżeli miałbym mówić o jakiejś tam linii repertuarowej, to ja myślę, że tutaj powiedzmy w takim uogólnieniu, że te teatry są troszeczkę, no słowo podobne to brzydko brzmi, ale to nie jest tak, że któryś jakoś tam bardzo specyficznie się wyróżnia, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ja nie mówię o tym złym znaczeniu. To są teatry dramatyczne, natomiast nasz może myśli, czy może nawet musi myśleć kompleksowo o widzu, czyli od najmłodszego do najstarszego, ponieważ ta huta jest troszeczkę dalej i tam publiczność nowochódzka czasami jest jej dalej do Krakowa, a tej krakowskiej czasami dalej do Nowej Huty. To jest bardzo różnie. Z tego co wiem, to gra pan w wielu spektaklach w tymże teatrze. Jest może któryś taki, który uważa pan za wyjątkowy i wyjątkowo godny polecenia? No, ja muszę odpowiedzieć politycznie, że zapraszam na wszystkie, no bo taki jest, przepraszam, ale interes nasz, nie? No, jest tak brzydko powiedziane. Mam tam jakieś swoje typy, ale trudno mi to teraz w głowie jest tak sobie pomyśleć o nich, żebym miał jakiś taki niezwykle ulubiony swój. No niech pan zdradzi chociaż jeden. Lubię Sarenki. To jest taki czeski tekst, zresztą wyreżyserowany również przez Czecha. Lubię go dlatego, że jest po prostu niezwykle śmiesznie absurdalny. I to jest super. Lubię go pewnie dlatego, że w nim jest pełno tego humoru i tej abstrakcji, której nam Polakom po prostu brakuje. A ja tego po prostu szukam i dlatego to pewnie tak lubię. Jest niezwykły pod tym względem. Jest taka rola, z którą pan się jakoś wyjątkowo utożsamia, bo tutaj o abstrakcji, a może jest jakaś taka, z którą pan się w jakiś sposób wiąże? No, blisko mi było kiedyś do takiej postaci skrzydlaka, to po angielsku to jest Skellig, to jest taki tytuł filmu nakręconego paręnaście lat temu. U nas to reżyserował Włodek Nurkowski i to jest o takiej istocie, która z kloszarda przeistacza się w anioła. To jest rodzaj takiej baśni, bardzo fajnej, bardzo
ciekawe i dla, w zasadzie i dla, dla dzieci, młodzieży i dla starszych. I ja jakoś mi strasznie było blisko do tego skrzydlaka. Ja właśnie grałem tego skrzydlaka i właśnie jakby początek roli zaczyna się od takiego człowieka z absolutnego marginesu do postaci, która zaczyna świecić blaskiem anielskim. Mhm. Ale to nie tam, żeby mi tam jakoś było anioła było blisko, ale połączenie jakby tych zupełnie przeciwstawnych sobie wartości mnie jakoś tak bardzo zainteresowało pod względem aktorskim, bo to było duże wyzwanie jakby aktorskie, żeby tych środków poszukać w sobie jednych i drugich zupełnie daleko od siebie. Jakoś specjalnie pan się przygotowywał do tej roli? Skąd pan czerpał? Ja nigdy nie wiem, skąd ja czerpię. No, mnie się wydaje, że gdzieś to z głowy próbuję. No, tylko tyle. I chyba aż tyle, bo oczywiście trudno mówić, że się człowiek nie inspiruje oglądając, widząc ludzi. Oczywiście tak samo, ale gdzieś to tam spróbuję potem w głowie mieszać. I czy się przygotowywałem? Tak, tam miałem zupełnie zmieniony głos. To jest też rodzaj takiej mojej bardzo malutkiej pasji, żeby szukać różnych w sobie barw. No i to wydaje mi się, że gdzieś tam się udało i to było dość takim ciekawym, że potem widzowie przychodzili i mówili, jejku, no ciekawe, a to pan na żywo? No, to nie szło z playbacku? Mówię, nie, to na żywo ten głos był robiony. Na początku rozmowy powiedział pan, że już właściwie nie pamięta, kiedy zaczął pracować w Teatrze Ludowym. Nie, pamiętam, tylko jak to się stało do końca, czy to nie. Oczywiście, że pamiętam, to było na początku 2007 roku, no w styczniu. No właśnie, ja się też przygotowałam, to był 2007 rok. Tak, styczeń. Już trochę czasu upłynęło, prawda? Tak. No i chciałabym zapytać, czy właściwie w tej dekadzie, już ponad dekadzie, jakoś teatr ewoluował, zmienił się pod jakimś względem? On się cały czas zmienia. Trudno wartościować, dla jednych się zmienia pozytywnie, dla innych negatywnie, ale on się zmienia, on jest bardzo dynamiczny. No i musiałbym to pewnie o swoich jakichś preferencjach mówić, chociaż nie wiem, czy to jest akurat konieczne, ale pewnie dla nas, ludzi, którzy w tym teatrze siedzą na co dzień, te zmiany są bardziej widoczne, może dla widzów troszeczkę mniej, ale są widoczne, bo spotykamy się też z ludźmi i oni sami mówią, że teatr się zmienia. Ja obserwuję taką zmianę jakby z takiego stricte symbolicznego teatru, gdzie w zasadzie z desek scenicznych reżyserzy, scenografowie wymiatali wszystko, co popadnie i zostawały gołe deski, bo taka była wówczas awangarda. Natomiast powoli jakby ten teatr bardziej takim, powiedział, naturalistyczny, może to jest dobre słowo, powoli gdzieś tam małymi kroczkami zaczyna wracać, troszeczkę reżyserzy szukają jakiegoś coraz bardziej wymownego symbolizmu w teatrze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widzowie, jak się nieraz rozmawia z ludźmi, to ciągle tęsknią niezwykle do takiego teatru mieszczańskiego w pełnych kostiumach, perukach i tak dalej, i tak dalej. A ludzie teatru się tego boją. No właśnie, a propos kostiumu, zawsze zastanawiało mnie to, jak w pracy aktora ten kostium pomaga czy przeszkadza? Jak to wygląda z perspektywy aktora? Bo oglądając niektóre przedstawienia, ja mam wrażenie, że wręcz przeszkadza. Ja bardzo lubię, więc ja nie mogę powiedzieć, że przeszkadza. Mam pewną łatwość akurat w poruszaniu się w kostiumie i bardzo to lubię. Bardzo lubię. Natomiast to racja, że wielokrotnie przeszkadza i koledzy mówią, że im się czasami gra niewygodnie, no a potem to niestety też jakby rzeczywiście jest do zaobserwowania na scenie, prawda? My nie mamy takiego już zwyczaju noszenia, prawda, kostiumu. Nasze ciuchy jednak i takie ubrania, które nosimy na co dzień są po prostu... Tak, są raczej takie bardzo wygodne. Natomiast kostium klasyczny, 18-19 wieczny, jest no, niezwykle wymagający, prawda? Dla mężczyzny zwłaszcza, bo tam i obcasy... I rajstopy, i rajstopy. Wszystkie... No rajstopy są obrzydliwe. No ale pomagają wczuć się w tą postać? Bardzo. Ja mam pewnego hopla na punkcie butów. No proszę. Buty jakoś dla mnie budują bardzo dużo. Może dlatego, że pozwalają jakby wejść w tą postać, tak dosłownie. Dosłownie, bo to jest tak, jak się ubieramy na różne okazje. Mhm. Jak idziemy gdzieś pobiegać czy spacerować się, to się ubieramy zupełnie inaczej, zakładamy inne buty i tak dalej. To jest zupełnie inne poczucie. My się może nad tym tak nie zastanawiamy. Natomiast jak się wchodzi na scenę i masz zagrać dystyngowanego pana i miałbyś założyć jakieś po prostu buty sportowe. Nie ma takiego poczucia. Mm-hmm. Nagle ubierasz eleganckie buty i to jest inaczej. Natychmiast, nawet kiedy spodnie, powiedzmy, i top jest jakiś taki mniej zobowiązujący, to te buty, mam wrażenie, że od razu inaczej stawiają mm-hmm. człowieka.
Jest taki repertuar, w którym czuje się pan lepiej? Są to na przykład komedie, czy może bardziej jakieś dramaty? Ostatnio dużo gram komedii. Ostatnio, znaczy od paru lat. Natomiast ja zawsze miałem wrażenie, że lepiej się czuję w dramacie i dalej tak myślę. Ale nie wiem, bo to widzowie pewnie i ci, którzy mnie obsadzają w tych rolach wiedzą może lepiej ode mnie. Troszkę ja chyba tęsknię za takim fajnym, dramatycznym tekstem. Znaczy nie do końca dramatycznym, bo najbardziej fascynujące, myślę, teksty są takie, które potrafią by tymi emocjami troszkę żonglować. Mm-hmm. A co takiego ma w sobie Kraków, że postanowił pan właśnie tutaj studiować? Nie w Warszawie, nie we Wrocławiu, tylko właśnie tutaj w Krakowie. Czy jak mam mówić prawdę? Tak, bo poprosimy tylko prawdę dzisiaj. Bo był najbliżej mojego domu. Naprawdę. Ja nie startowałem do żadnej innej szkoły. Startowałem, złożyłem papiery tylko i wyłącznie do PWST w Krakowie, ponieważ wyszedłem z założenia, że jeżeli mam się dostać i mam w tym zawodzie pracować, to się dostanę do tej szkoły jednej, powiedzą mi tak, pan się nadaje i dziękuję, albo powiedzą mi, pan się nie nadaje i również dziękujemy bardzo serdecznie. To dosyć takie specyficzne podejście, bo często się słyszy, że tych prób i podejść rzeczywiście aktorzy zaliczają bardzo dużo, zanim dostaną się do wymarzonej szkoły. Tak, no ja myślę, że chyba opatrzność nade mną musiała czuwać, bo wiedziała, że drugi raz nie spróbuję. Że drugiej szansy sobie na to nie dam. No dostałem się za pierwszym razem. Początki były ciężkie, bo jeszcze byłem jednak młodym człowiekiem i ja do końca nie wiedziałem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. To znaczy, ja to miałem przeszłość taką oczywiście młodzieńczo-teatralną. Natomiast no, to życie studenckie szybko to wiele rzeczy zweryfikowało, po prostu mówiąc krótko. Wbrew temu, co pewnie większość ludzi myśli, ten zawód jest niezwykle ciężki i studia są bardzo wyczerpujące. Absorbujące. Czas absorbujące w 100%, bo przynajmniej nie, ja nie wiem, może nie mam już dzisiaj takich dobrych informacji, ale wtedy, kiedy ja studiowałem, to my od godziny 8 rano do 20, 21 wieczorem mieliśmy cały czas zajęcia. 5-6 dni w tygodniu, soboty i niedziele na ogół były próby, czyli mogliśmy się spotykać już sami w gronie studenckim i próbować, więc myśmy spędzali no naprawdę całe dnie w szkole. My tam przesiadywaliśmy całe noce, bo była wieczna walka o salę, więc myśmy tam przesiadywali do 3-4. No, takie były realia po prostu. Zresztą każdy chciał zrobić jak najwięcej, więc po prostu się działo. No. Pracuje pan w Teatrze Ludowym, a czy jest pan związany z jakimś jeszcze innym krakowskim teatrem? Tak. Pracuję w Teatrze Varieté gościnnie. W Krakowskiej Operze Kameralnej. Ostatnio też znajoma zaprosiła mnie do takiego prywatnego, ofowego teatru Kontrabanda. No także tych miejsc teatralnych krakowskich jest kilka. No oprócz tego wiadomo jeszcze troszkę telewizji, filmów, wakacje jak się ma, troszkę czasu. No na tym polega ta praca. No, różnych rzeczy człowiek próbuje. A pomimo tego, że pewnie każdy z tych teatrów, które pan wymienił, ma swój specyficzny klimat, dopasowany repertuar, to może jest coś takiego, co je ze sobą łączy, jakiś wspólny mianownik? No to, że są teatrami przede wszystkim. To są teatry dramatyczne. Tak jak powiedziałem przedtem, myślę, to znaczy poza być może teatrem Varieté, który ma taki stricte muzyczny repertuar i taki kierunek. Musicale głównie, tak? Głównie. Może nie tyle, że musicale, ale coś, co by było związane jednak z muzyką, to go rzeczywiście wyróżnia na tej mapie Krakowa. Natomiast takich znaczących różnic, no moglibyśmy rozmawiać o jakichś tam drobiazgach, prawda? To rzeczywiście one się różnią między sobą. Natomiast jeżeli tak mówić pewnymi ogólnikami, to są mniej więcej podobne miejsca. Wiem, że pana rodzinnym miastem jest Tarnów. Często pan tam wraca? Wracam jak mogę. Teraz jakby z każdym rokiem tego czasu zaczyna być coraz mniej. Z jednej strony bardzo dobrze, no ale to skutkuje tym, że to miejsce, które było, ja to zawsze nazywałem, że to jest mój Heimat, jak mówią Niemcy, czyli taka po prostu mała ojczyzna. No niestety coraz rzadziej mi się tam udaje bywać. Ale bardzo jestem szczęśliwy, bo udało mi się tam zagrać kilkakrotnie na deskach tego teatru, więc no, miałem z tego ogromną radość i frajdę, że mogłem tam wystąpić wśród no, moich ludzi, nazwijmy to. A właśnie wracając do dzieciństwa, lubił pan się popisywać podczas jakichś tam spotkań rodzinnych, przed rodziną, czy może przed kolegami? A jak myślisz?
Myślę, że tak. Nie, kompletnie nie. Nie. Ja jestem... Oczywiście to nie widać, bo Gombrowicz mówimy, mamy wszyscy pozakładane na siebie maski i gęby. Gęby, tak. Więc teraz po mnie może tego nie widać, ale ja jestem po prostu bardzo skrytym człowiekiem. I zawsze tak było. Wstydziłem się niezwykle i dalej się wstydzę. I to pewnie najlepiej coś na ten temat mogłyby powiedzieć dwie kobiety, czyli moja mama i moja żona. Że ja się bardzo wstydzę i boję zawsze nowych miejsc, zwłaszcza pełnych jakichś ludzi, których nie znam. I ja, broń Boże, nigdy nigdzie nie chciałem występować. To się stało z przymusu. W pierwszy raz w 8 klasie szkoły podstawowej pani od języka polskiego zobowiązała mnie pod karą obniżenia oceny z języka polskiego, że muszę wystąpić na szkolnej akademii kończącej 8 klasę. No i tak to się zaczęło. Dopiero taka represja? Wcześniej nie było jakichś kółek teatralnych? Nic, kompletnie. Naprawdę, to był początek. I ona wtedy po tym moim występie, nazwijmy to, pamiętam jakiś wiersz, mówiłem dzisiaj, nie pamiętam jaki, ona zasiała mi to ziarno. To jest niezwykłe, bo ja nigdy tego nie mówiłem, a co najgorsze, ja nie miałem okazji jej tego powiedzieć, że ona jest matką tego mojego małego sukcesu, że po raz pierwszy w moim życiu powiedziała: słuchaj Paweł, ja cię tam widzę, na scenie. I nigdy wcześniej taka myśl mi przez głowę nie przeszła, po czym się okazało, że po 5 latach od tego momentu ja zdałem do szkoły teatralnej i zostałem aktorem. Absolutnie upatruję w niej właśnie taką dobrą wróżkę, która mi to uświadomiła. No tak, słowa okazały się prorocze, tak. Ale czy to był ten moment, w którym zrozumiał pan, że chce pan w ten sposób zarabiać na życie i jednak uczynić to swoją główną, jedną pracą? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja pamiętam też emocje jakby tego popołudnia, tego występu, że wśród tych różnych wykonawców ten mój jakoś tak spotkał się z przychylnym przyjęciem. I ja po raz pierwszy poczułem tę radość, którą ma aktor na scenie, kiedy publiczność daje mu wyraz swojego zadowolenia, aprobaty i tak dalej. Ja to pamiętam, że to uczucie to jest dzisiaj może nawet jestem od tego uzależniony, ale wtedy mnie to spotkało po raz pierwszy i pomyślałem sobie: Boże, ja robię to, co mnie się podoba, a oni jeszcze są z tego zadowoleni, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie? I potem pamiętam, przeszedłem w ogóle do innej szkoły, bo zacząłem liceum. I pani z języka polskiego zaraz na pierwszym roku, też pamiętam, było 50-lecie szkoły i też mnie wydelegowała do tych wierszyków, nie znając mnie kompletnie. I ona już mi nie przepuściła, a to ona mnie, no właśnie, to znowu mnie też kobieta pchała do tego. Polonistki. Żeby startować do konkursów. Pamiętam, jak na pierwszy poszedłem, oczywiście wystraszony, tak jak mówiłem, bardzo jestem bojącym człowiekiem pod tym względem występów, prawda? Nie? I zdobyłem jakieś tam od razu nagrody i mi się to po prostu zaczęło podobać, mówiąc krótko. No ja zacząłem się uzależniać od tej adrenaliny w ogóle, bo to zawsze jakaś niezwykła adrenalina, która temu towarzyszy. No tak, wniosek z tej rozmowy jest taki, że trzeba ufać swoim polonistkom, bo jednak... W moim przypadku w ogóle trzeba ufać kobietom, bo miałem ogromne szczęście zawsze do kobiet, które mnie jakoś bardzo fajnie naprowadzały na pewne tory życia i tak zawsze pod jakąś szczęśliwą gwiazdą kobiecą ja się tam kryję.